miasta, zmierzamy na mecz drugiej ligi szwedzkiej AIK Stockholm z Södertalje, albo jakoś tak wymawia się nazwy tego zespołu. Redaktor Ruszel ciężko pracuje w naszym mieszkaniu, a my tutaj w stałym składzie, pan Sebastian, pan Andrzej, wszyscy na miejscu, jest wszystko ok, jak widzimy po geście pana Sebastiana, także szwedzki hokej wzywa. Witajcie, trzeci dzień pobytu w Sztokholmie, sobota. No, moi koledzy Adrian Kowal, Sebastian Królicki z Hokejnetu pojechali właśnie przed chwilą na mecz drugiej ligi szwedzkiej. Tutaj w Sztokholmie gra AIK. Postanowili skorzystać z okazji, zobaczyć trochę innego hokeja, no bo summa summarum, świat na NHL, świat hokeja na NHL ani się nie kończy, ani się nie zaczyna. Ja niestety nie mogłem do nich dołączyć, nie mogłem wybrać się na tą fajną wycieczkę, bardzo chciałem, ale też jestem z hokejem, oglądam mecz polskiej reprezentacji, która rozgrywa turniej Euro Ice Hockey Challenge na Węgrzech. Gramy z Japonią, ja muszę wykonać relację z tego meczu, więc oglądam. Wczoraj jest zabawa, w której tutaj uczestniczyło parę osób, typowanie. Wygrał kolega nasz serdeczny Andrzej, któremu udało się poprawnie wytypować wynik. Dzisiaj pewnie też taki zakładzik zrobimy. Mój typ na dzisiaj to wygrana Lawiny z Denver. Wczoraj nie byli wcale daleko od dobrego wyniku. No i też wypada mi trochę kibicować Colorado, chociażby ze względu na wczorajsze spotkanie z Mikko Rantanenem. No po czymś takim od razu czuję się sympatię do zawodnika, że był, że pozwolił zrobić sobie zdjęcie, że chwilę nawet porozmawiał z nami. Także na pewno gdzieś tam na mojej liście ulubionych zawodników Mikko Rantanen awansował i będę baczniej go teraz śledził. Do usłyszenia. Mecz Ligi Szwedzkiej powoli dobiega końca, jest trzecia tercja. Gospodarze niestety przegrywają, co detalie 0-2 w tym momencie. Świetnie broni bramkarz gości, sprawdziłem go sobie, to jest taki 22-letni Duńczyk George Sorensen. Naprawdę chłopak spisuje się fantastycznie, ale najlepsza jest mimo wszystko atmosfera tutaj po lewej. Sektor gospodarzy, czarna armia sztokholmska, która cały mecz głośno dopinguje. A tu po drugiej stronie, tam w prawym rogu hali widzicie kibiców gości. Te całe dwa sektory praktycznie to są kibice gości. O, właśnie teraz możecie posłuchać ich. Naprawdę atmosfera kapitalna, jak na meczu piłkarskim. Kupiłem to w 100%. Znaczy wiedziałem, że to tak wygląda, że mniej więcej tak to się prezentuje, ale jak się doświadcza tego na żywo, to jest naprawdę niesamowita atmosfera. Mecz skończy się około godziny 17:30. Zostanie nam godzinka do spotkania, a półtorej godziny do spotkania Ottawy z Colorado, mecz numer 2. Więc za chwilę przenosimy się do hali obok, która naprawdę znajduje się dosłownie, no nie wiem, 20 metrów obok. To jest cały duży kompleks, gdzie jest stadion piłkarski, dwóch szwedzkich klubów, hala Globen i tutaj właśnie hala Hovet, w której się znajdujemy, w której grają hokeiści AIK Stockholm. Jesteśmy po drugiej tercji sobotniego spotkania Ottawy z Colorado. Aktualny wynik 3-2 dla Lawiny. Po takich średnich bramkach wpuszczanych dzisiaj przez rezerwowi bramkarzy, bo w Ottawie do pewnego momentu bronił Mike Condon, teraz zmienił go Craig Anderson. A po stronie Colorado cały czas jest Jonathan Bernier. No, takie śmieszne bramki. Chyba największe emocje dzisiaj wzbudziła wizyta, obecność Petera Forsberga, to już wczoraj. Dzisiaj ceremonię życzenia krążka wykonał Daniel Alfredsson, inna szwedzka legenda. No i też ogromną owację zebrał obecny na meczu Niklas Lindström. Tak, Mats Sandin, Niklas Lindström. Mats Sandin jeszcze, tak. Jest ich tutaj trochę, tych wszystkich legend, takich lokalnych Boris bohaterów. Był jeszcze, to naprawdę tutaj organizatorzy bardzo ładnie zagrali tą nutą sentymentalną. Wyszło to bardzo, bardzo sympatycznie. Dokładnie, a co do samego meczu jest w miarę wyrównany, bo te bramki idą jedna za drugą. Nie ma blowoutu, więc dobrze się to ogląda.
Chyba najciekawsze był zobaczenie na żywo Coach Challenge. To jest przeżycie. No, ciekawa sprawa. Myślałem sobie o tym w pierwszej wersji, żeby było fajnie to zobaczyć. I faktycznie mieliśmy tutaj goal interference przy jednej interwencji Berniera. Okazało się, że faktycznie jakiś tam kontakt był, chociaż tutaj na telebimie może jest ogromny. To nie wszystko jest dobrze widoczne, szczerze mówiąc. Tak. Mimo, że mamy całkiem dobre miejsca dzisiaj. Tak, no plus dla trenera Jareda Bednara, bo wziął Coach Challenge i się udało anulować bramkę, która pierwotnie była zaliczona przez sędziów, więc brawo. Niestety już po meczu wszystko co dobre. Szybko się kończy. Szybko się kończy, tak stwierdziliśmy z Adrianem, że chcielibyśmy chyba częściej móc uczestniczyć w takich wydarzeniach, ale no cieszmy się tym co mamy. No tak raz na tydzień chociaż, nie? Byłoby super. Tak, ale... Hockey NHL na żywo jest niesamowity. Napisałem na Twitterze i mogę to potwierdzić. Naprawdę jest, robi ogromne wrażenie. Jednak hokej na żywo to dużo lepsza rzecz niż hokej w telewizji. Znaczy, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, to nie na nagraniu, że ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, no bo jednak tutaj widać więcej, ale też trudno na przykład zawodników identyfikować. Nawet jeśli siedzi blisko, to też tego nie do końca widać dobrze, tak jakby się chciało. No ale oczywiście cała ta atmosfera, chłonięcie tego, to jest fantastyczna sprawa i polecamy każdemu. Jak najbardziej. Witamy już w Polsce. Nie nagrywałem filmików z powrotu. Nie jest to, wydaje mi się, ciekawa rzecz, jak się wraca skądś. Ale przy okazji, wracając do Rzeszowa, była okazja wstąpić do Dębicy na turniej organizowany przez Mariusza Czerkawskiego. Może uda się nawet Mariusza spotkać. Wszyscy w dobrej formie. Noc była ciężka, podróż jak zwykle lekko męcząca, ale nie przeszkodziło nam to. Jest to takie fajne przejście, bo dopiero co byliśmy w super nowoczesnej hali i oglądaliśmy mecz NHL najlepszej ligi na świecie, a teraz jesteśmy na meczu dzieciaków w hali, która... Powrót do rzeczywistości, można powiedzieć. Jest odpowiednia, dokładnie. Na nasze warunki, ale jest... każdy marzy o NHL, także tutaj dzieciaczki sobie grają, trenują i każdy chce troszkę dorównać, chociażby Mariuszowi Czerkawskiemu. To tak. Fajne jest, że coś takiego organizuje. Bardzo dobre. Mobilizuje to zawodników i to dla nich będzie wikona, prawda? I popatrzymy właśnie, może jacyś następcy już się pojawiają. Zobaczymy jakiś mecz. Pozdrawiamy. I kciuk musi. Pozdrowienia.